Tak powinno wyglądać obsadzanie stawu rakami. Raka się zostawia na brzegu i on sam sobie wchodzi do wody. Rak jest dwuśrodowiskowy, on potrafi przeżyć na powierzchni bez wody, oddychając tlenem z powietrza, i przejść na oddychanie w wodzie, oddychając tlenem z wody. One sobie tu pomału, nigdy raka nie wolno wrzucać gwałtownie wodowody, ponieważ one się potopią. One sami muszą przełączyć swój system oddychania na oddychanie, pobieranie tlenu z wody. I one już teraz są w swoim żywiole. Te samiczki są coś. Trzeba pomóc. To jest świeżo przygotowany staw. W moim poprzednim filmie było pokazane, jak przygotować staw, żeby raki mogły sobie znaleźć swoje domki, zbudować swoje norki. Tu jest 6 samic, 3 samce, ale to można parować 1 do 3, 1 samiec na 3 samice. Ja miałem akurat 3 samce, to jest moje stado zarodowe, które z którego zaczynamy zabawę z rakiem szlachetnym. No, dwie samiczki się zastanawiają, musimy im pomóc. Tak, one sobie tu świetnie radzą. One już tu weszły do wody. Już się aklimatyzują. No, te dwie jeszcze się zastanawiają. Nasze stawy to są okolice Niemiec, okolice Kassel przy hesyńskim parku narodowym Reinhardswald. Ta woda pochodzi ze źródeł z parku Reinhardswald. Zasilane są 5 stawów wodą źródlaną. To jest czysta woda bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Ponieważ rak nie znosi, nie lubi zanieczyszczeń, po prostu nie przeżyje. Musi mieć wodę czystą, najlepiej źródlaną. Wysoko natleniona woda, rak szlachetny potrzebuje więcej tlenu. Głębokość stawu jest około 1,5 metra do 2 metrów. Także raczki, widać, się zaklimatyzowały, w pełni są zatopione. Przeszły na oddychanie tlenem z wody. No i myślę, że będzie wszystko dobrze. Spotkamy się na wiosnę przy wylęgu.